Jeszcze w tym tygodniu miasto ogłosi przetarg na dostawę i obsługę systemu miejskiego roweru. To już trzecie z kolei podejście do realizacji projektu. Ogłosiliśmy dwukrotnie przetarg na dostawę i montaż takiego systemu. Niestety oba przetargi zostały nierozstrzygnięte z uwagi na to, że nie zgłosili się żadni chętni, by ten system zamontować. Urzędnicy starannie przeanalizowali powody, dla których nie pojawili się oferenci. Doskonale wiemy, z czego to wynika. Nasz system roweru miejskiego, który będzie nazywał się Suwer, miał być bliźniaczo podobnym systemem do tych, które funkcjonują chociażby w takich miastach jak Białystok czy Warszawa. Firmy, które dostarczały te systemy do tamtych miast, bazują głównie na komponentach czy też elementach sprowadzanych i pochodzących z Chin. I niestety pandemia koronawirusa, która wybuchła w marcu, a zbiegło się to również z ogłoszonymi przez nas przetargami, była równoznaczna z tym, że te firmy, które dostarczają te elementy, nie mogły po prostu uzyskać tych elementów z Chin, ponieważ zachwiane zostały tutaj kwestie eksportu i importu pomiędzy naszymi krajami. To skłoniło magistrat do dokonania zmian w specyfikacji zamówienia. Zaczęliśmy pracować nad modyfikacją dokumentacji przetargowej. Wykreśliliśmy z tejże dokumentacji kwestie ustawienia terminali, które byłyby przy każdej ze stacji roweru miejskiego i zastąpiliśmy to systemem mobilnym, czyli każdy, kto będzie chciał wypożyczyć rower, będzie musiał posiadać specjalną aplikację, pobraną aplikację na telefon, by ten rower wypożyczyć. Być może będzie to pewnego rodzaju utrudnienie, bo nie każdy korzysta ze smartfona i nie każdy będzie mógł taką aplikację pobrać i wykorzystać. Natomiast na chwilę obecną nie widzimy tutaj innej możliwości, by zrobić to właśnie w taki sposób. Zatem nowy przetarg będzie ogłoszony najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu. Kamil Sztel informuje, że dostarczenie aplikacji będzie zadaniem wyłonionej w przetargu firmy. Ile miasto za system zapłaci, nie wiadomo. Dzisiaj nie ujawniono nam też szacunkowej wartości zamówienia. To oczywiście rozstrzygnie przetarg, nie chciałbym tutaj wyrokować. My pieniądze na ten cel mamy zabezpieczone w budżecie i w projekcie, który jest złożonym projektem, bo wiąże się również z zakupem autobusów na gaz CNG, czyli to jest projekt o wartości około 30 milionów złotych, zatem te pieniążki są zabezpieczone. Natomiast ile rower ostatecznie będzie kosztował, to pokażą wyniki przetargu, który ogłosimy jeszcze w tym tygodniu. Samorząd chce, by miejski rower zafunkcjonował na przełomie kwietnia i maja 2021 roku.